Witam w szóstym odcinku serii Vadiv. O dziś wypowiem się na temat American Truck Simulator, czeskiej gry, która jest symulatorem amerykańskiej ciężarówki. Najpierw jednak zagadka. Co mają wspólnego jazda ciężarówką z przygodami agenta 47? Spróbujcie teraz sobie odpowiedzieć na to pytanie. Rozwiązanie natomiast pod koniec. A teraz o samej grze. Czesi ze studia SCS Software mają niemałe doświadczenie na tym polu. Zaczynali od kultowej już serii Hard Track, która potem przekształciła się w serię 18 Wheels of Steel. Potem z kolei zabrali się za rodzime klimaty i przyrządzili nam serię Euro Truck Simulator, która po dziś dzień, której druga część po dziś dzień intensywnie jest ogrywana i ma się świetnie. W tym roku SCS wróciło do korzeni. Lecimy za wielką wodę, gdzie będziemy mogli zasiąść za sterami potężnych traków z charakterystycznymi dziobami. Najkrótszy opis ATS-a brzmi następująco. Jest to ETS-2 z amerykańską mapą i amerykańskimi ciężarówkami. Koniec. Jeśli komuś to wystarczy, aby zarekomendować grę lub się do niej zniechęcić, nie musi dalej oglądać. Ja jednak zachęcam, aby nie wyłączać filmu. Zwłaszcza te drugie osoby. Z poziomu mechaniki ATS faktycznie nie różni się od europejskiego brata. Te same menusy, ten sam garaż, te same menedżery, taka sama forma rozgrywki. Czyli zaczynamy z małym garażem, pustym i odrobiną gotówki. Nie mamy własnej ciężarówki, więc najpierw musimy pracować dorywczo, wykonując szybkie zlecenia. Gdzie gra, teleportuje nas w miejsce startu, gdziekolwiek by ono nie było. Firma zlecająca daje nam z kolei ciężarówkę, paliwo, za wszystko płaci, prócz mandatów. My z kolei musimy tylko zawieźć towar na miejsce i koniec. Jak już zarobimy na własnego traka, albo też weźmiemy kredyt, sprawy nieco się skomplikują. Zlecenia teraz są lepiej płatne, ale do każdego z nich musimy samodzielnie dojechać. Po jakimś czasie, naszą maszynę trzeba zatankować oraz poddać serwisowi. A regularnie co 13 godzin musimy zatrzymywać się na tzw. pauzę. I tak oto sobie jeździmy. Zarobione pieniądze możemy wydawać na ulepszenie ciężarówki techniczne oraz wizualne, na modernizację garażu, aby mieć więcej miejsca na samochody. Możemy kupować nowe pojazdy oraz wynajmować kierowców. W końcu naszym celem jest rozkręcić własną firmę. Nie chcę was zamęczać szczegółowymi opisami rozgrywki, niemniej chciałbym na chwilę zatrzymać się na etapie zakończenia dostawy, gdyż tu STS wprowadziło zmiany. W ETS-ie dojeżdżaliśmy do bazy, gdzie musieliśmy zaparkować na we wskazanym miejscu. Mieliśmy też opcję pominięcia parkowania w zamian za utratę punktów doświadczenia. W ATS-ie z kolei po dojechaniu na bazę. Najpierw musimy zameldować się na bramce, a tam z kolei wybrać jedną z trzech opcji. Pierwsza to sparkowanie automatyczne, czyli po prostu pominięcie parkowania bez otrzymania punktów doświadczenia. Druga opcja to sparkowanie proste, gdzie naczepę parkujemy jad wjeżdżając przodem na miejsce parkowania. Ostatnia opcja to parkowanie skomplikowane, gdzie nie dość, że musimy cofnąć naczepą, to na dodatek w jakieś ciasne miejsce. Mnie się ten zabieg zajebiście bardzo podoba. Raz, że dodaje nieco realizmu poprzez właśnie meldowanie się na bramce. Dwa, podnosi on poprzeczkę poprzez miejsca do skomplikowanego parkowania. W tej kwestii ATS również wyróżnia się na plus pod względem ETS-a, ponieważ firmy są bardziej zróżnicowane, a większe place zwykle oferują 2-3 różne miejsca na zaparkowanie naczepy. Ponadto nie parkujemy już tylko na dużych placach, Czasem trzeba będzie dowieść sprzęt budowlany na miejsce robót drogowych, gdzie jeden pas jest całkowicie zamknięty i musimy manewrować między pachołkami i jednocześnie uważać na samochody, które jeżdżą sobie wahadłowo. Czasem też musimy zaparkować długą cysternę na małej stacji benzynowej, gdzie musimy na dłuższą chwilę zatrzymać ruch w miasteczku, ponieważ no, nie ma innej opcji niż stanąć w poprzek drogi. Różnorodność wzrosła to się chwali, to samo też ty, tyczy się miast. No w ETS-ie te miasta były, e, miały jakieś tam zróżnicowanie, niemniej trudno było, m, widząc screen z jakiegoś miasta, powiedzieć, a, to jest to miasto, tak, Były one no raczej zrobione na jedno kopyto. E, tutaj każde miasto jest inne, ponadto, e, mimo zaledwie kilku ulic, tak, nawet w tych największych miastach jest to zaledwie kilka przecznic, zajebiście jest stworzona iluzja wielkiej metropolii. Mam ma się wrażenie naprawdę, że się jedzie przez to miasto i ono jest wielkie. I może to jest tylko iluzja, tak jak powiedziałem. I na tym chciałbym zakończyć opisywaniem. Bardziej w tym materiale chciałbym się skupić na dylemacie pod tytułem ale po co grać w ogóle w coś takiego? Symulatory różnej maści przeznaczone są dla pasjonatów, fetyszystów wręcz. W się znajdzie się relaks. Znajdzie Relax i rozrywkę każdy fan napędzany dieslem amerykańskiej misji technicznej. To samo dotyczy również ETS-a. Tak? W tym, pod tym względem te gry się nie różnią. Twórcy dużo pracy włożyli w szczegółowe modele ciężarówek, w ich tuning, tak, tak więc no, pod względem fetryzmu wizualnego naprawdę można się tutaj nacieszyć. Do tego obie gry świetnie ćwiczą koncentrację i precyzję. A TTS czy ETS to już nie to samo co za czasów hardtracka czy Tim of Steel. Gdzieś miano się, że wciskasz gaz i w kółko ciśniesz po prostej autostradzie, marnując swoje życie. Zestaw ciągnik plus naczepa to jest więcej niż samochód osobowy, trzeba o tym pamiętać skręcając, zwłaszcza w ciasnych miejscach. Trzeba mieć też na uwadze pędząc z drogami, tak? Zatrzymanie 18-kołowego kolosa trwa dłużej, ponadto trzeba nauczyć się obsługi hamulca wydechowego oraz retardera, gdyż na klasycznych hamulcach długo nie pociągniemy. Wspomniane wcześniej skomplikowane parkowanie wykonane poprawnie daje mnóstwo satysfakcji. Zwłaszcza, że często trzeba dużo czasu poświęcić na, na to parkowanie, i zwykle nie wygląda to w ten sposób, że parkujemy za pierwszym razem. Trzeba różnych podejść. Tak, no wiadomo, z czasem doświadczenie tutaj sprawia, że przychodzi nam to łatwiej, natomiast przy pierwszym podejściu, zwłaszcza na nowym placu, zwykle jest to tak, że musimy kombinować, jak się podstawić, żeby. Żeby o nic nie zahaczyć, i żeby wjechać naczepą na dosyć wąskie zresztą miejsce do parkowania. Jakość zabawy rośnie, kiedy z klawiatury przesiędziemy się na kierownicę. E, zwłaszcza taką ze sprzęgłem i high shifterem. E, owszem, można z powodzeniem grać na klawiaturze i automatycznej skrzyni. Mój znajomy bawi się tak wyśmienicie w ETS-A2. Ja tak czas, za czasów gimnazjum spędzałem godziny w -traku. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Niemniej nie ma nic lepszego od manualnego operowania przełożeniami ciężarówki. ATS ponownie idzie krok dalej w stosunku do ETS-a w amerykańskie, amerykańskie przepraszam, cię traki, w przeciwieństwie do europejskich, w większości wyposażone są w skrzynie niesynchronizowane, gdzie biegi zmienia się bez użycia sprzęgła, co wymaga dostosowywania obrotów. ATS zapewnia taką symulację, daje taką możliwość, twórcy tutaj się o to postarali. Jeśli zdecydujecie się na jej wypróbowanie, to możecie zapomnieć o monotonii na drodze. Jak już powiedziałem, czasy, gdzie się gnało przed siebie, z których tak śmiało minęły. Wspominałem wcześniej na temat kredytu, możemy wziąć kredyt w tej grze i dla mnie jest to swego rodzaju cheat, wewnątrzgrowy cheat. Nie taki stuprocentowy, ponieważ no raty za ten kredyt trzeba spłacać i nie niemiłosiernie dzień po dniu schodzą z naszego konta. Niemniej ja osobiście nie widzę, osobiście, można nie osobiście, ja nie widzę celu Brania kredytów w tej grze. Możemy wziąć kredyt nawet na 500 tysięcy. No i fajnie, za 200 tysięcy mamy ciężarówkę. Możemy kupić ciężarówkę z maksymalnymi ulepszeniami, nawet nie za tyle. Tak więc możemy sobie spokojnie kupić dwie ciężarówki, trzy nawet ciężarówki, ulepszyć garaż i wynająć dwóch kierowców. No i co? No i bez sensu. O wiele lepszym moim zdaniem jest brnięcie powoli do celu właśnie poprzez zdobywanie gotówki tylko i wyłącznie poprzez dostawy. Raz, że wydłużamy sobie czas rozrywki. Dwa, że no, jest większa satysfakcja moim zdaniem ze zdobytych pieniędzy i zdobytych ulepszeń zarówno ciężarówki jak i jak i garażu czy firmy ogólnie. Zapomnieć też nie można o klimacie, który dla mnie na głowę bije ETS-a. Nie ma nic lepszego niż jazda po południem przez prerię, ciężarówka sunie niczym okręt w rytm furkotu silnika, w poprzek drogi przelatują charakterystyczne dla dzikiego zachodu kule, kuliste krzaczki, a w głośnikach pobrzękuje country. No i to tyle, na koniec pozostaje mi jedynie rozwiązać zagadkę, którą zadałem Wam na początku, co łączy ATS-a i Hitmana. Odpowiedź jest następująca: otóż Studio SCS przyjęło identyczny jak Square Enix plan wydawniczy. Gra została podzielona na epizody, choć w przypadku ETS-a nie jest to tak nazwane. Pełny tytuł gry brzmi American Truck Simulator Starter Pack California. Oznacza to ni mniej, ni więcej tyle, że kupując grę dostajemy do dyspozycji tylko Kalifornię, a do wyboru mamy całe dwie ciężarówki. SCS jednak się spięło i w dniu premiery gry udostępniło za darmo DLC w postaci drugiego stanu, jakim jest Nevada. Nieco później pojawiło się kolejne DLC w postaci trzeciej ciężarówki. Obecnie trwają prace nad Arizoną, czyli trzecim stanem, który będzie również darmowy. Reszta Ameryki natomiast będzie już płatna. I to jest największa wada tej gry, z którą trzeba się liczyć przed jej zakupem. W przeciwieństwie jednak do Hitmana nie trzeba moim zdaniem wstrzymywać się z jej zakupem. Nowe stany wprowadzą jedynie nowe drogi, po których się będziemy poruszać. Forma rozgrywki zostanie identyczna. Tak? Gra też nie ma fabuły, więc no, nie można powiedzieć, że, e, e, że byłby to aspekt wpływający na to, czy grę kupować, czy nie. E, twórcy zapowiedzieli, że przy wysokiej popularności gry oraz dobrej sprzedaży płatnych dodatków Finalna mapa gry będzie obejmować całe Stany Zjednoczone, całe USA i, i większość Kanady, co zrekompensuje większą w porównaniu do ETS-a skalę mapy. E, to również można zaliczyć na poczet wad. E, jeden kilometr w ATS jest krótszy od kilometra w ETS-ie. E, konkretnie ATS wykonany jest w skali 1 do 35, Europę z kolei zwiedzamy w skali 1 do 19. E, ale tak jak powiedziałem, jest to wada tymczasowa. Wszakże Ameryka Północna jest większa od Europy i z czasem, mimo różnicy w skali, obszar gry i tak będzie większy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zanim ten, ten obszar gry rozszerzy się do całej Ameryki, miną dosłownie lata. Od premiery gry minęło już ponad 3 miesiące, a Arizony nadal nie ma. Twórcy nie estymują też żadnych dat, kiedy ma się pojawić i kiedy mają się pojawić inne dodatki. Nowych, nowych ciężarówek również brak, ale to akurat jest kwestia licencji. SCS odeszło i słusznie zresztą od nielicencjonowanych modeli. Na pocieszenie pozostaje fakt, że Czesi, jak mało kto wspierają, moderów. Można powiedzieć, że TS2 i ATS żyją modami. Eee... Tak więc mody te spokojnie, wydłużają żywotność tej, tej gry no i pozwalają rozmaicić na tyle, że oczekiwania na kolejne aktualizacje nie są takie ciężkie i monotonne. Tak więc tak jak w przypadku Hitmana. W, tak jak w przypadku Hitmana wstrzymuje się do czasu wydania kompletnej gry, tak w ATS-a śmigam już od dawna jeśli wyjaracie wy się wielkimi ryczącymi trakami i niestraszne wam parkowanie cysterny w ciasnej szopie, również się nie wstrzymujcie. Zwłaszcza, że gra przy obecnych standardach jest tania. Około 50-60 zł w zależności od tego gdzie i jaką wersję kupicie. Um. Z mojej strony to tyle. Dajcie znać, czy graliście w ATS-a lub ets -a. i co sądzicie o tego typu grach. Nie zapomnijcie o łapce w górę, jeśli film Wam się podobał. Zachęcam też do wizyty na moim kanale, gdzie oprócz tego typu pogadanek znajdziecie również poradniki do gier. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.